Bitcoin wciąż nie daje kolejnych potwierdzeń na zmianę trendu spadkowego na trend wzrostowy. Jak wygląda aktualna sytuacja i czego powinniśmy oczekiwać, aby liczyć na kolejne wzrosty na rynku kryptowalut? Poniedziałek, czyli czas na analizę Bitcoina, ETH oraz kilku altcoinów. Cześć, z tej strony Łukasz. Witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut. Jak co poniedziałek, analiza Bitcoina, ETH, tak jak wspomniałem, i kilku altów. Powiem Wam o moich scenariuszach zarówno wzrostowych, jak i spadkowych. Dzisiaj szybka analiza, ponieważ właśnie, jak możecie słyszeć, wiercą nade mną, więc nie mam warunków do nagrywania materiału, dlatego szybka analiza, powiem Wam, co widzę. I widzimy się jutro w podsumowaniu ostatnich dwóch tygodni i widzimy się w środę w kolejnej analizie rynku krypto. Więc jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub jeszcze nie subskrybujesz, zachęcam Cię do zostawienia suba, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Przewidzowana, zostaw łapkę w górę i lecimy z tematem. Poprzednie materiale, o czym rozmawialiśmy w poprzednim materiale, a jeszcze o czym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu. Wyznaczona strefa, która utrzymała cenę, wyznaczyłem tą strefę i mówiłem, że stąd powinniśmy zobaczyć ruch wzrostowy, który właśnie nastąpił. Następnie rozmawialiśmy w poprzednim materiale, czyli w piątek, o tej strefie, która tutaj trzyma cenę na wzrosty. Cena prawie że doszła do tego poziomu, zabrakło $100 do aktywacji właśnie tej pozycji, utrzymania tej strefy, także jak najbardziej zostało to, powiedzmy, częściowo zrealizowane, no bo centralnie cena nie doszła do tego poziomu, prawie doszła. Dalej ta strefa jest strefą trzymającą cenę na wzrosty. Jeżeli to nam nie utrzyma, to wtedy bardzo możliwe, że zobaczymy spadki do okolic 38 900 lub właśnie do tego zielonego boksa, więc albo stąd nam cena odbije, albo właśnie z tego boksa, tutaj mamy zakres 38 36 500, w najczarniejszym ruchu spadkowym do około 35 500 dolarów moglibyśmy zobaczyć spadki. A tak jak wspomniałem, najpierw ta strefa musi tutaj pęknąć, dopiero wtedy możemy liczyć na kolejny ten ruch spadkowy. Więc to, co Wam mówię, co może się wydarzyć według mojej analizy, oczywiście Wy możecie mieć inny pogląd na to, czy ktoś inny może mieć inny pogląd. Ja Wam mówię o moich scenariuszach i to nie są porady inwestycyjne. Mówię Wam, jakich potwierdzeń ja oczekuję i co się wydarzy w następstwie, jeżeli dana strefa nie puści. Proszę, słuchajcie ze zrozumieniem, bo potem piszecie durne komentarze i nie rozumiecie, o czym w ogóle do Was mówię. Więc albo cofamy się do szkoły, prosimy panią w szkole o lekcję indywidualną z czytania i słuchania ze zrozumieniem, albo po prostu odpuszczamy sobie tutaj w ogóle jakiekolwiek spekulacje i słuchanie moich materiałów i dziękuję Wam wtedy za Wasze zbędne komentarze. Więc powiem jeszcze raz, jeżeli ta strefa nie utrzyma w ewentualnym ruchu spadkowym, gdzie najpierw jeszcze mamy tutaj wsparcie na poziomie 42 tysięcy, jeżeli stąd nie zobaczymy ruchu wzrostowego, wybicia linii trendu, tej czerwonej, widzimy czerwona linia trendu, i tego oporu na poziomie 44 tysięcy, skąd cena nam spadła, o czym również Wam informowałem, że jest tutaj opór właśnie na tej świeczce, nagrywałem materiał i mówiłem, że jeżeli to nie zostanie wybite, to nie możemy co liczyć na kolejne wzrosty. I powtórzę jeszcze raz, jeżeli to nie zostanie wybite, no to nie będzie wzrostów do okolic 45-46 tysięcy, gdzie mamy kolejny opór, więc mamy potwierdzenia, na które czekamy. Wybicie linii trendu, tego oporu, dopiero wtedy możemy myśleć o kolejnych wzrostach. Dalej mamy tutaj strefę trzymającą cenę po prostu na spadki w postaci oporu i linii trendu, ok? Jasne? Mam nadzieję, że tak. Napiszcie w komentarzach, czy było to dla Was jasne. Dla większości pewnie z Was tak i Wam tutaj serdecznie gratuluję. Uważnego słuchania, ze zrozumieniem. Świetna robota. Strefa trzymająca cenę na wzrosty. Jeżeli nam tutaj cena nie odbije, nie utrzyma, stąd nie będzie ruchu wzrostowego, według mojej analizy, podkreślę jeszcze raz, to możemy zobaczyć spadki do 39 lub do tej zielonej strefy. Więc mamy warunki, które muszą zostać wypełnione, aby dany scenariusz mógł się zrealizować. Prosto. Analiza ETH. Wyrysowany wcześniej również tutaj opór dla ceny i wsparcie. W zasadzie w tym momencie po wybiciu tego właśnie widzimy, że cena nam się zatrzymuje na tym lokalnym wsparciu. I jeżeli to wsparcie puści, no to tutaj mamy taką strefę trzymającą cenę na wzrosty. W zeszłych materiałach również wyznaczona strefa, która utrzymała cenę, skąd odbył się ruch wzrostowy, co również mogliście obserwować na moim Instagramie, w moich zagrywkach i pomysłach na tej dla moich partnerów edukacyjnych. O tym porozmawiamy szerzej jutro. Już nie będę Wam dzisiaj o tym mówił. Kto będzie chciał, to sobie zapozna się z jutrzejszym materiałem i usłyszy o tym więcej. I tak jak wspominam, jeżeli ta strefa puści, ten boks puści, to wsparcie puści,
to możemy zobaczyć właśnie zejście do tej strefy. W sytuacji, gdybyśmy mieli zobaczyć mocniejsze spadki na Bitcoinie, wtedy na ETH spodziewam się spadków do 2780-2620. No i wtedy analogicznie Bitcoin oku również leci do tych stref, które tutaj wyznaczyłem, czyli 39 lub właśnie ten zielony box. Mówimy tutaj o ewentualnych mocnych spadkach. Na razie mamy strefę, która trzyma cenę. Jeżeli ona puści, to dopiero wtedy będę mógł myśleć właśnie o tych spadkach. I teraz tak, mamy tutaj dwie linie trendu wyznaczone. Bardziej reflektuje prawdopodobnie tą linię trendu, ale zobaczymy, jak cena zareaguje i na jakich poziomach zareaguje. Wtedy będziemy widzieli, która linia trendu jest, powiedzmy, bardziej aktywna. I dopiero po wybiciu tej linii trendu możemy tutaj myśleć o kolejnych poziomach. Pierwszy z tych poziomów to możemy sobie tutaj na podstawie zmierzenia Fibonacciego określić. Będą to okolice 3514, czyli 61% Fibo ostatniej fali spadkowej, a później mamy opór 3680 i strefę manipulacji, którą tutaj wyznaczyłem, 3700-3800. Ten czerwony boksik. Tylko najpierw tutaj po raz kolejny oraz tego oporu w postaci 61% zniesienia Fibonacciego. Wtedy będziemy mogli myśleć o kolejnych poziomach, które tutaj wyznaczyłem. Słuchajcie, dzisiaj tak naprawdę na szybko, bo słyszycie jak wiercą, naprawdę ten film nagrywam bardzo długo, a on jest krótki, a i tak siedzę i słucham, czekam, aż przestaną wiercić. Się chyba nie doczekam, więc szybka analiza, ok? Jeżeli chodzi o DOTA, widzimy, cena zatrzymała się na wsparciu. Bardzo ładnie na cena tutaj reaguje na tym wsparciu. Jeżeli to zostanie wybite, zobaczymy kolejny ruch spadkowy. To będzie się spodziewało zejścia do tego tutaj wyznaczonego boksa. W sytuacji ruchu wzrostowego mamy opór 30 i tutaj widzę potencjalne dojście do 31-30. Po wybiciu ewentualnym tego oporu i dalszym ruchu wzrostowym mamy linię trendu i opór na 34 dolarach. W ekstremalnym ruchu spadkowym 22, to ostatnio zabrakło 20 centów do wejścia w tą pozycję, ale wydaje mi się, że powinniśmy też zobaczyć jeszcze głębsze zejście do około 21 czy 19 dolarów, jeżeli chodzi o DOTA. I teraz tak, szybka akcja, jeżeli chodzi o alty wybrane przez Was. Tu już sobie dwa alty wybrałem z Waszych komentarzy, bo tak. Jeszcze się odniosę tutaj, Karol, do Twojego komentarza. Bitcoin realizuje scenariusz wzrostowy. Tak, Bitcoin zrealizował scenariusz wzrostowy, o którym mówiłem, czyli spadek do wyznaczonej strefy i stąd ruch wzrostowy, więc mamy zrealizowany właśnie ten ruch wzrostowy, tak? Czyli mamy zrealizowany scenariusz wzrostowy i koniec spadków, jeżeli zobaczymy kolejne potwierdzenia, o których mówiłem w tamtym materiale, więc proszę, słuchajcie naprawdę za zrozumieniem i będzie git. Okej, okay, tak, wiem, że zaraz zobaczę, czy tutaj głowa była z ramionami, Tomasz. I tak, AVAX, tak. Dariusz, już zrobię AVAX, bo prosiłeś wcześniej i tego nie zrobiłem, a mówiłem, że zrobię. I One Incha, tak? One Incha też mówiłem w poprzednim materiale, a nie zrobiłem, także wybaczcie. Okej, okay, to słuchajcie, to będzie szybka akcja, bo wiercą, nie wiem kiedy przestaną, więc wybaczcie. Mam nadzieję, że przynajmniej trochę mnie słychać, ale już naprawdę jestem dosyć poirytowany tym faktem. Siedzę, nagrywam ten materiał 10-minutowy, 40 minut i naprawdę nie jest przyjemnie, więc szybka akcja. Jeżeli One Inch zejdzie nam troszeczkę niżej, mamy 2 dolary 11 centów na ewentualny poziom kupna, w ekstremalnym spadku, kolejnym mocnym spadku, właśnie ta zielona strefa 1,8, 1,58, poziom realizacji zysków. Jeżeli chodzi o AVAX, potencjalne poziomy wejścia, zielona strefa tutaj i w ewentualnym mocnym ruchu spadkowym mamy 78,66, te trzy poziomy ja bym dla siebie obserwował, jeżeli chodzi o poziomy tutaj właśnie ewentualnego kupna. Realizacja zysków na 132. Ok, przepraszam Was za te wiercenie, ale no takie mam warunki niestety do pracy w tym momencie. A i tak chciałem dla Was nagrać ten materiał, zrobiłem to mimo wszystko właśnie tych przeciwności, które tutaj mam nad sobą. Także widzimy się jutro i widzimy się w środę. Do zobaczenia, niech Bitcoin będzie z Wami piona.